Halo, halo, witam was gorąco i serdecznie z tej strony Wesper. Oto przed nami kolejny odcinek z gry Star Wars Jedi Fallen Order, upadł zakon. Dobra, co my tu mamy? Ty i ja, duet nie do zatrzymania. No przyznaj młody, he? Modliszka i Gris, zawsze idealne lądowanie. No powiedzmy. Pilotowałeś kiedyś statek? Nie, co najwyżej jakieś transporty złomu na bratę. Oj młody, musisz kiedyś usiąść w kokpicie. Weźmiesz stery w dłoń, poczujesz galaktykę na wyciągnięcie ręki. O, niesamowite uczucie. Brzmi nieźle. Daj znać kiedy. Co? Nie, nie tutaj. Nie na modliszce. O nie, tak tylko mówię, żebyś kiedyś spróbował. Wiesz, na jakimś innym statku. No to zachładny drań. Dobra. Co my tu mamy ciekawego? Możemy ruszyć dalej na pewno. A, dobra, może wyjdźmy na moment. Sprawdźmy. Tak, miecz pod modyfikacją już jest. Czyli po prostu zamiast na modliczce znaleźliśmy się na Zefą przed wyjazdem. Warto by było po nie wrócić. Czy misje na Kaszyk, Boganu? A czemu nie? Wróćmy do Boganu. Zobaczmy, co tam się dzieje dalej. Proszę cię bardzo, proszę, zaczynamy działać. Dobra, kolejny odcinek. Na Boganu. Odkryta przez poszukiwacza za młodu. Zabrał mnie na szkolenie do świątyni. A tak, poszukiwacze. Nie ma drugich takich jak oni. Nie masz pojęcia, kim są poszukiwacze, co? Zielonego. Poszukują czegoś? Tak. To Jedi, którzy odnajdują dzieci wrażliwe na moc. Takie jak te z Holokronu. Też to robiłam. Wow, wow. Wiesz, co to oznacza? Nie odkryłam Kala, jeśli to masz na myśli. Nie, to oznacza, że też nim jestem. Masz rację. O tak, poszukiwacz Gris. No kurde, jak gościu wysoko jesteś sobie myśli. Wskakuj w fotel. Już na miejscu, ale chciałem się rozejrzeć jeszcze. Nie, dobra, roślinki nie wykiełkowały. Kij z tym. Witamy z powrotem na Boganu. Znaczy, chwila, moment. Usiądźmy i... 3, 2, 1, 0... I już. Witamy z powrotem na Boganu. Oto nasza planeta. Boga, halo, Boganu, proszę się ładować. Dokładnie, o tym chodziło. Tu nas Imperium nie śledzi. Ze spokojem możemy działać. Wszystko będzie dobrze. Kaszek to misja główna. Kto by chciał robić misję główną? Ważne jest, że jest z Boganu. Dobra. Czy ja mogę z kimś porozmawiać jeszcze? Nie widzę nikogo tutaj. Na zewnątrz? Witaj. Robisz spore postępy, Kal. Dobrze, że z nami jesteś. Ratujemy galaktykę. To trudne zadanie. Na pewno podołasz? Damy radę. Dam radę. Lepsze to niż ukrywanie się. Odwiedziłam wiele zakątków galaktyki, szukając ciebie. Jeśli nie powstrzymamy Imperium, wszyscy zginiemy. Ukryci czy nie? Jestem gotowy. Świetnie. Dobra, ja też się cieszę. Ale okej, pytanie teraz, czy jak ja podejdę tutaj... Dobra, one uciekają przede mną. Ale z tego co pamiętam właśnie, tutaj było przejście. Zejście na dół. No właśnie, witaj Malku. Chodź tu do mnie, nie uciekaj. Nie uciekaj. No i chodź tutaj. Znajdziemy ci dom. To i ucieka. Halo. Co znaczy, że ucieka? A, towarzysz, Bagniak. Zdobyłem towarzysza. To taka sama sfera i gniazdo jak na Zefo. Do czego służę? Zyskujesz bogniakowego pasażera na gapę i dalej nie przeczytałem. No dobra, ale jest. Nie ten przycisk. I hop do środka. Nie udało się. Dlaczego się nie udało? Trzeba spróbować jeszcze raz. Ojej. Dobra. Nie, za mocno. Zagadka prosta.
Ale widzę, że wykonanie będzie trudniejsze, zdecydowanie trudniejsze. Zatrzymaj się. Stój. Stój, 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 stój. Ja muszę tu dotrzeć. I teraz pchnąć na właściwe tory. Za mocno. Popsułem. Nic nie mów, nic nie mów. Tak, muszę to idealnie dopasować. Ja wiem o tym. Nie musisz mi przypominać. Głupi bitwa. O, i teraz stąd. Za słabo. Parta kula. O, stój. Tam sobie stój. Jasny gwint, co jest z tą grą nie tak? Gdzieś w tym miejscu, gdzie jest moja głowa, muszę to zrobić. Muszę dać radę to zrobić. Widzę żółtą skrzynkę. Żółta skrzynka jest na bank dużo warta. Stój, 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 stój. O, o, o i proszę, idealnie. I leci się pasuje. Geniusz. Geniusz. Nigdy się tak nie cieszyłem na widok skrzyni. Dzięki, Billy. Z tym. Kolejny z tym. Czwarty. Dobra, mamy czwarty. Ej, no BD1, ostrożnie z tym, to jest bardzo cenna rzecz. Czy my możemy tu jeszcze coś zbadać, coś sprawdzić, coś zobaczyć? Nic. Ale odkryłem sekret. Jestem mistrzem znajdowania sekretów. Drzwi tajnych i nietajnych, jawnych i ukrytych. Tylko gdyby ten gościu chciał biec trochę szybciej, mogłoby było być tak zdecydowanie lepiej. Ale dobra, wychodzimy na powierzchnię. Pasaż na gabę, potem go sprawdzimy. Pytanie, mapa. Mapo, gdzie nas prowadzisz, mapo? Przejścia zablokowane są. Tu jest jedno otwarte, tu jest nowe przejście możliwe. I co, i to wszystko? To ja tu tak przyleciałem po to tylko, żeby odkryć, że w sumie to nic. Trzy podziemia w dół. Przepraszam, trzy podziemia w dół, dokładnie. Trzy piętra w dół, ale dobra, okej, moment. Bo przejście dostępne jest tutaj do góry. Jak ja mam się tam dostać? Nie, prosto, krzakami, dobra. Wyjdziemy krzakami. Zapiszmy, medytacja. Poproszę bardzo. Dziękuję. I już teraz, na zawsze będziemy mieli te stymy. Na zawsze i na wieczność. Jak gości pewna piosenka. Panie! Weź się pan, ogarnij. Co to był za skok wiary? Nie jesteś asasynem. Aha, bo ja po prostu tutaj nie skakałem i tu mnie nie było. Coś tutaj wyczuwam. Tak, tego wielkiego pewnie. Co tutaj coś? Co ty wyczuwasz, Kai? Jaki jest twój sekret? Czy to jest dawny stadion miejski? Raczej nie. Halo. Pan się zatrzymał na moment, co? Dziękuję. A tu jest zejście, sobie ze spokojem na dół. Tralala. Ała. Okrutne. Bezduszne. Straszne. Polował na jaja bagniaków i dostał za swoje. No, martwy Sproks, o martwy Sproks. Dokładnie. Zabity przez bagniaki. Martwy Sproks. Na dół nic nie ma, nic nie widzę, ale po ścianach mogę teraz przebiec. Po jednej ścianie, po drugiej ścianie. Mogę skoczyć. I tu jest dziura. Wielka dziura, na której są... Na dole jest bardzo cenna rzecz, najprawdopodobniej z tym. A jeżeli wejdę do góry...
Mogę podejść z ciebie tak blisko jak jeszcze nigdy. Na dole widzę sporo wrednych kumpli. A do ciebie nie podejdę już bliżej, nie? Nie będę mógł cię pogłaskać po brzuszku. O właśnie. I powoli, ze spokojem. Przecież nam się nie spieszy. Podziemne schronienie. Dobra, podoba mi się. Jak się tylko puścić? Jak się tylko puścić? Z? Z, dobra. Okej. Przepraszam Państwa na moment. Chwila przerwy. Albo i nie. Będziemy lecieć dalej. No dobrze. Jesteś niezastąpiony, wiesz? Mam dziwne wrażenie, że poszedł na oko. Ale to miejsce jest węgarnią, z tym mówią mi teraz 5. Albo i nie, może nie poszedłem. Co ja zrobiłem? Trzymałem coś, co powinienem pchnąć. Geniusz zła i zbrodni. Ale okej, jesteśmy tutaj. I czy... O! Właśnie, możemy pójść w przód na prawo? Tak, możemy pójść w przód na prawo. Jak pójdę w przód na prawo, to coś powinienem znaleźć. Przód na prawo, czyli tam. Na dole nie ma już nic ciekawego dla nas. Już nic nigdy się nie znajdzie. Ale tu jest komora medytacyjna. Magiczny krąg przeciwko złu. Który sprawia, że odpocznę i zregeneruję życie, które straciłem. I dokładnie. Z tym wielkim żabolcem nie chcę się już bić. Ja się już z nim biłem. Ja już wiem, jak to jest. Ja więc nie potrzebuję. Ale przejście tutaj wezmę. Proszę o hak. A, no dobra. Co tam znalazłeś? Fala na nowa skórka. Nie, jak to się... ładne. Podoba mi się, biorę. Naprawdę nie możesz sam tego przeskoczyć? Muszę ci pokazać, że trzeba nacisnąć spację, żeby skoczyć. Dobra, mamy wielką przepaść z wielką wodą najwyraźniej. Wielka przepaść, wielka woda. Czy ja mogę tu skoczyć w miarę bezpiecznie? Tak, mogę skoczyć do tego porzuconego warsztatu. I tam pod spodem, jak wszyscy wiemy, kryje się coś ciekawego. Bo inaczej nie byłoby zalane. Szybko za tymi bagniakami! One wskażą nam drogę, do którą zawsze chcieliśmy. O, mogę to zatować, bardzo dobrze. Dzień dobry, witajcie. Ojej, dwie rzeczy. Dobra, najpierw to. Wyczujmy echo. Zestaw naprawczy Kordowy. Liczył, że ktoś trafi na jego ślady, ale BD-1 miał pomóc. Dawne wspomnienia, co tu mamy? Zestaw do naprawy androidów, okej. Okay, no, tu Kordowy, okej, okay, rozumiem. Możecie zaprzeć kogoś, to zda odkryć tajemnicę sanktuarium. Dziękuję bardzo. A co tu jest? Przyjacielu, poleciałem na Coruscant i przedłożyłem swe odkrycia Radzie. Naprawdę? Tylko tyle? Dobra, czy ty może masz coś z wyprawy Kordowy więcej? O, pomimo mojego uporu, mimo wyników badań, nie potraktowali tego zagrożenia poważnie. Uwierzyła mi tylko jedno, co moja dawna powierniczka Jocasta Nu powierzyła mi holokron z archiwum Jedi, sekretną kopię z listy dzieci wrażliwe na moc. Pani Jocasta, to był wbrew zasadom rady. Co to masz? Co to masz? Co to jest? Kopce droidów? Kopce złomu pamiętają droidy, które brały udział w budowie stacji badawczej na Bago.
Bogano, przepraszam. Mabago, Bogano. Oczywiście, że Bogano. Więc powiem, nie byłoby zbyt wielu informacji o Zephyr i Sanctuarium. Okej, okay. Taki kopczyk ofiarny. Spoko. Aczkolwiek przypomina mi o pewnym wyścigu podów. Interakcja. Co tu mamy ciekawego? To chyba rękojeść kordowy. Dziwnie mówić o kimś, kogo nie znałem, ale podnosi na duchu. Zgadzam się. To wyjątkowe miejsce. Połączyłem rękojeści. Chcę, by w ten sposób nam towarzyszył. Wiesz co, no jest mi bardzo smutno teraz. Podwójny miecz świetny. Duże grupy przeciwników, używaj tak mocno, przytoczy nie mamy drogu, okej. Okay. Teraz mógłbym nacisnąć... Ojej! Co? Dobra, dajecie miszki. Nowa rękojeść, Eno Cordova. Okej, okay, czyli... Najpierw co pojedynczy? Nie wiem, X? A, dobra. Na C mam podwójny miecz świetlny, na X pojedynczy. I chciałem powiedzieć, że to bardzo nieklimatyczne zdobyć te miecze. To nic nie było widać o tej rękojeści. Nic. Nic a nic. A tak z ciekawości. Jak wygląda rękojeść kordowy, bo nie pamiętam. Emiter jest kordowy. Aktywator. Czy mam aktywator kordowy? Nie. Rękojeść. Rękojeść kordowy. Rękojeść kordowy. Szału nie robi. Ty, a jest metal kordowy? Nie, nie mam metal kordowy. Dobra. No i będziesz teraz sprawdzał, jak wygląda. No nic się nie zmieniło. No Kyle. Ja wiem, ładnie świeci, ładnie bzyczy. Ale to wszystko. I z racji tego, że na dole jest woda, my idziemy jeszcze wyżej. Tylko się dowiedzieć, że jest sam. O nie, odblokowano skrót. Okej, okay, odblokowano skrót. A więc odblokowano skrót. Tylko gdzie jestem? Ja tutaj jest. Tutaj jestem. To tutaj. Czyli. Czyli na łatwiej będzie, jak się wrócę i zejdę na dół po prostu. Ale odblokowałem skrót. Ja odblokowałem skrót. Skrót odblokowałem ja. Dokładnie rzecz ujmując. Trochę sobie popłyniemy, trochę sobie powejdziemy. O, o, o. Co tu się dzieje? To się... O nie! O nie, sekwencja spinaczkowa. Łap się tej liny! Szybko, łap się liny! Czy ja mogę dalej biec? Czy ja... Nie zrobiłbym sobie dużej krzywdy, ja bym popłynął dalej. Znaczy, poślizgał się dalej. Nie popłynął, a poślizgał. Dobra, trzeba potem będzie spróbować zobaczyć, co tam jest. A tymczasem... Czego to są kości? Kości. Tak, ale są niezwykle stare. Nie wyczytam z nich wiele. Stare kości. Starożytny szkolny przedstawiciela inteligentnego gangu zbyt wyszczony, by zgromadzić jakiekolwiek inne informacje. Dobra, na pewno to jest Zepho. Ała, ała. No. Bolało jak diabli, byłem nieważny. Ale mam dużo stymów, mogę sobie na to pozwolić. To już jest czaszka Zepho. Groby. Dokładnie, miejsce spoczynku. W pośpiechu przez nieznaną rasę? Wybudowane w pośpiechu przez nieznaną rasę? Oczywiście, że to byli Zepho. Gdyby jesteśmy na planecie. Gdzie jest sanktuarium Zepho? To musieli być Zepho, no. Ty tylko teraz gdzie mam się udać? Co i tyle? To jest to wszystko. Czy to jest ściana do biegu? Nie jestem pewien, czy to jest ściana do biegu.
Czy pana mówi coś jeszcze? Ma pan mówi, że to jest wszystko tutaj. Jak mi przykro. Łap się. Dobra, i spadamy stąd. Do góry. Szybciorem. Uciekamy, biegniemy dalej przed siebie. Co jest? Co słyszę dużego? Co za dziwny dźwięk? To nie jest miecz świetlny. Jest smutne, że tylko tyle dało rany odkryć dodatkowo. A ja nie wiem do końca teraz jak wrócić. Coś będę musiał wymyśleć. Na przykład pobiegnięcie tędy. 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 Dokładnie, w ten sposób pobiegnę. Tu podlecę, tu przeskoczę. Hop do góry. I jakby mnie tu nigdy nie było, nikt się nie spodziewał. Podziemne schronienie, tu byliśmy. Szybka regeneracja. Nie wiem dlaczego to robię. Chyba dlatego, żeby nie zginąć śmiercią tragiczną i nie mieć zapisu. Znaczy i mieć zapis gdzieś daleko, może w ten sposób to jest prawidłowa nazwa. Tam się jakoś wyżej wchodziło. Ja o tym wiem. Tylko nie pamiętam już jak. Ale nie martw się, zaraz znajdę drogę. Dokładnie, jesteśmy. I w ten sposób skrót został wykorzystany, spełni swoją funkcję. Może umierać szczęśliwy. Coś tam syczy. Coś tam prycha. A, siema jeszczurka. Popękana równina, dokładnie. I teraz gdzieś tutaj był taki zrzut na dół. Znaczy, mógłbym wykonać zrzut na dół. I tym zrzutem dostać się do jeszcze jednej skrzynki. Ale to nie jest to miejsce. Nie wiem, które to było miejsce. Dziękuję. Good night, Long Beach. Czy to było to miejsce? To też nie było to miejsce. Akurat. Ale proszę się nie zacinać. Mam takie ładne różowe paski, teraz nabiliłam. I chciałbym je widzieć wyraźnie, a nie w zacięciu. Szanowna gro, proszę się uspokoić. No, dziękuję bardzo. A, coś popsułem. Musiałem coś popsuć, naprawdę. A, o. Co tu się wydarzyło? Dlaczego tutaj nie ma tego przejścia? Co było, co widziałem wcześniej? Gdzie moje 200 baniek? Gdzie moja skrzyneczka? Widziałem tutaj przejście przecież. Znaczy taki zeskok na dół, pełny sworów. Groźnych, z takimi pazurami, z takimi kolcami. Czy to może tutaj było? To tutaj było. Ojej! No i dziękuję. Dobra, udało się. Wielka krewetka! A nie, to nie jest krewetka. Nie, malowidło, binoga. Starożytne malowidło. To są jakieś dwie informacje o stworzeniu.
A że oni mieli założyć to w sanktuarium, ponieważ było to do stworzenia. Okej. Wracaj tu! No i co tam było? Nowy materiał na strój zwiadowca. O, na zielony. Czemu? Trochę zielonego nie zaszkodzi. Tylko jak tutaj wrócić? Halo, którędy powrót do domu? Ty, ale na serio, przepraszam bardzo. Jak ja mam wrócić? Po tym się nie wezmę. Czy ja mam tam na dół zeskoczyć? Chyba tak. Chyba miałem zeskoczyć tutaj. Nie wiem, wróciłem do podziemnego schronienia. Tak bardzo przydatna rzecz. Naprawdę, pod wrażeniem jestem wielkim, halo. Ta gra właśnie ze mnie zakpiła. Idę tak srodze. Zeskocz do miejsca, do którego zeskoczyć nie ma. Da się, ale nie ma drogi powrotnej. To nie fair. Dlaczego ja mam tak skakać? Nikt inny nie może. Znaczy, wszyscy inni mogą, ale nikt nie może wrócić. Dobra, i w jednym odcinku odkryliśmy kolejny sekret Bogano. Ojej. Skacz, bo od tego zależy od twojej życia. Ale się nie zacinaj przy okazji. I powrót do góry, powrót do góry. Tamtędy. Pięknie się skoczył. Po prostu geniusz. Geniusz zbrodni. Do góry. Zobaczmy, co nasz kumpel nowy, znaczy co nasz kumpel drogi sądzi o nowym pasażerze na HP. Bo ich tutaj nie widzę, nie słyszę, nie dostrzegam. No, ale jest tu tam? Cicho. Za cicho. Nie lubisz przyrody, Gris? Tylko za szybą. Normalnie przyroda za mną nie przepada. Mam cztery ręce, ale jak widać, dla większości drapieżników jestem na jeden kęs. Okej, podoba mi się to. Gdzie jest mój pasażer na gapę? I gdzie jest mój kapowicz? No, ale tego nie chcę używać. To jest miejsce do medytacji. A gdzie jest mój pasażer na gapę? Dobra, zobaczmy roślinki. Ładnie nam tutaj już rozkwitły. Nie wiem, pędy. Stokrotki. Pseudo stokrotki. To jest z adwenta, no. Nie oszukujmy się. Strąkowy skrzelowy. Do czegoś to jest podobne. Do czego nie jestem pewien jeszcze. No. Przepraszam bardzo, ale gdzie jest mój pasażer na gapę? Czy on wrócił do tego podziemia swojego? Mały draniu. Miałem mieć pasażera na gapę. Obiecano mi futrzastą istotę, która będzie wnerwiać czterorękiego zielonego gościa. Zaufałem wam. Co to jest za zdrada? Staniecie przed sądem. Co jest? Co to było? Co to było? Co tu się dzieje? Halo? Do góry. A, nie biegnąc nie ma problemu. Czy to nadal stoisz na swoim miejscu, czy już sobie gdzieś poszedłeś? Stoisz. Widać tę łusinę. Dobra. Odlećmy stąd. Która planeta? Czy ja bym chciał dotrzeć na Kaszyk? Na Zefo? Na którym już byłem, notabene. Czy na Datomirę? W stronę Kaszyku. Leć na planetę! Znamy się. Przyleciałam na Bogano w poszukiwaniu byłego mistrza. Ino Cordovy. Ciebie też miło widzieć. Chyba spędziliście razem mnóstwo czasu na tej planecie.
Pewnie odszedł tuż po twojej aktywacji. Pamiętasz ostatnią rzecz, jaką powiedział ci Cordova? Powodzenia, Jedi. Niech moc będzie z tobą. Tylko nagranie dla Kala. Nic więcej? No to było rozmowne. Chodź tu, młody. Za chwilę lądujemy. Nie przyjdę. Pójdę w przeciwną stronę. Patrz, jak znikam. Jak uciekam. Widzisz te kocie ruchy? I tak oto siadam. I naciskam R. Dobra. To wystarczająco długi odcinek. I w tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję, że byliście się ze mną. Jeżeli chcielibyście coś skomentować na temat tego odcinka, jeżeli chcielibyście podzielić się waszą opinią na temat niego, zostawcie to w komentarzach poniżej. Jeżeli to nie jest duży problem, zostawcie łapkę w górę. I cóż, do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku z gry Star Wars Jedi Fallen Order. Upadł zakon. Trzymajcie się mocno. Z tej strony mówił do was Wesper. Cześć.